Pan Bóg, tak jak czytamy historię zbawienia, ubiera człowieka. Tak się dzieje od raju. Kiedy człowiekowi grzesznemu Pan Bóg sporządził pierwsze ubranie. I to jest taka piękna troska Boga o człowieka, że Bóg człowieka ubiera. W naszym życiu pierwszą szatą była szata chrzcielna. Dzisiaj tych naszych 5 braci będzie ubranych przez Pana Boga. Zawsze w przypadku tej szaty jest tak, że ona woła o prawdę. O prawdę. Czyli żeby to, co mamy na sobie ubrane, tak naprawdę pokazywało stan naszego wnętrza. Pytanie o prawdę jest pytaniem pokutnym. I dlatego teraz w miejscu, gdzie zwykle w liturgii ma miejsce akt pokutny, będzie poświęcenie tych nowych szat. I dla nas wszystkich to jest właśnie taki moment refleksji nad sobą, na ile to, jak jesteśmy poubierani, faktycznie objawia naszą wewnętrzną prawdę. Każdy z nas podczas tego obrzędu niech się pyta, na ile jest wierny tej pierwszej szacie, którą otrzymaliśmy, białej szacie chrzcielnej. I w takim duchu przeżyjmy teraz ten obrzęd. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez usta apostoła narodów pouczyłeś nas, że w sakramencie chrztu zwlekliśmy z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliśmy się w człowieka nowego, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Przyoblukszy się w Chrystusa, staliśmy się kimś jednym w Chrystusie. Pokornie Cię prosimy, ześlij hojnie błogosławieństwo na tych swoich synów, którzy przywdziewają dzisiaj szatę duchowną. Umocnij ich wolę, aby czynili postępy na drodze do kapłaństwa. Odnawiali się duchem w swoim myśleniu i zawsze postępowali jak dzieci światłości. Niech ta szata przypomina im, że powinni się chlubić tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech świat będzie ukrzyżowany dla nich, a oni dla świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych mogli posiąść Królestwo Niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Niech przystąpią mające wyznać swoje postanowienie wobec Kościoła. Jakub Bakalarz z parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Łodzi. Michał Kosiński z parafii pod wezwaniem Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Aleksandrowie Łódzkim. Kamil Lęgier z parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Opocznie, diecezja radomska. Damian Maćkowiak z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Łodzi. Adam Świerczek z parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bielsku Białej, diecezja bielsko-żywiecka. Maksymilian Frunckowiak z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa w Poznaniu, archidiecezja poznańska. Drodzy synowie, przełożeni i profesorowie, którym zlecono wasze przygotowanie, oraz inni, którzy was znają, wydali o was dobre świadectwo, któremu w pełni ufamy. Dlatego pytam każdego z was, czy odpowiadając na Boże wezwanie, chcesz się tak przygotować, abyś mógł we właściwym czasie godnie przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu oraz pełnić w Kościele te posługi? Czy chcesz tak kształtować swoje życie duchowe, abyś mógł wiernie służyć Chrystusowi, Jego mistycznemu ciału, to znaczy Kościołowi? Kościół z radością przyjmuje wasze postanowienie. Niech Bóg dokończy dzieła, które w was rozpoczął. Amen. Pokornie prośmy naszego Boga i Pana, aby pobłogosławił swoim sługom, którzy pragną się oddać na służbę Kościołowi. Prośmy Boga, aby ci nasi bracia jeszcze ściślej zjednoczyli się z Chrystusem i mogli być Jego świadkami wśród ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby dzielili ludzkie troski i zawsze słuchali natchnień Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby jako słudzy Kościoła słowem i przykładem umacniali swoich braci w wierze i wzywali ich do udziału w Eucharystii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby wyprawił robotników na swoje żniwo i napełnił ich darami swojego ducha. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby wszyscy ludzie osiągnęli pełnię sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby naszych braci przez cierpienie uczestniczących w męce Chrystusa obdarzył wolnością i zdrowiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i w swojej dobroci pobłogosław tych, którzy pragną oddać się na służbę Tobie i Twojemu ludowi. Spraw, niech wytrwają w powołaniu, aby zjednoczeni przez szczerą miłość z Chrystusem kapłanem zdołali godnie podjąć apostolską posługę.
przez Chrystusa, Pana naszego.